ma hokejowe świry, enagelowi maniacy! Witam Was na kanale enagelf.pl w filmie, który na kilka sposobów będzie wyjątkowy. Nie chcę tu używać dużych zwrotów, że to będzie jakaś nowa era, ale na pewno o ile nie rewolucja, to jakaś ewolucja w tworzeniu tych naszych filmów o enagel. Będzie tak z kilku powodów. Po pierwsze technicznie idziemy do przodu, przynajmniej ja próbuję iść do przodu. To jest pierwszy film, a więc to jest test nowego rozwiązania. Jak widzicie tutaj, nowy mikrofon. Tak, wielka inwestycja. No, nie jest to jakiś szczyt, oczywiście, technologiczny. Nie wydałem mnóstwa pieniędzy, ale powinno być lepiej. Bo zwracaliście mi na to często uwagę w komentarzach, żeby ten dźwięk był dobry, żeby wszystko było dokładnie słychać. No, i wziąłem sobie to do serca. Już kilka ostatnich filmów na pewno zauważyliście, działałem na takim mikrofonie y, stojącym, natomiast wizualnie nie podobało mi się to, no miałem coś tutaj przed ustami, y, tak bezpośrednio, że tak powiem, mały komfort mówienia do tego odczuwałem, chociaż wiem, że dźwięk się poprawił. Teraz spróbujemy na y, tym wynalazku. Y, może będzie dobrze. Czekam na wasze komentarze, y, na waszą ocenę tego, jak mnie słychać w tym materiale. Mam nadzieję, że nic nie poknocę też y, przy montażu i, i unikniemy jakichś wpadek, które też się zdarzały, za które przepraszam. Y, druga rzecz, również dotycząca strefy technicznej naszych filmów, to jest obraz. No, mam nadzieję, że widać od razu, że jest troszkę lepiej, bo też nie nagrywam y, z laptopa, z tej wbudowanej kamery, która no, wysoką jakością y, się nie legitymuje. Nagrywam telefonem komórkowym, swoim, prywatnym, też już nie najnowszym, ale mimo wszystko to oczko kamery do kręcenia wideo jest tutaj lepsze, zdecydowanie. I zobaczymy, jak też w montażu, czy tego nie popsuję. Czekam też tutaj na Wasze wieści, czy jestem. Bardziej przyjazny dla oka. Czy to jest wszystko ostrzejsze, yy, czy ładniejsze? Nie ja, ładniejszy materiał, czy ładniejszy, no bo yy, wiadomo. No i kwestia trzecia, merytoryczna. Będzie to film yy, na swój sposób wyjątkowy, pierwszy taki, pewnie na kanale. Ja sobie nie przypominam, przynajmniej, żeby. Żeby wcześniej taki był, chodzi o tematykę, bo to nie będzie raport. Nie będziemy sobie mówić o wydarzeniach z nocy, o akcjach, o meczach, o jakichś ciekawostkach dotyczących spotkań NHL. Nie będzie to też taki horyzontalny, szeroki temat ponadczasowy zawieszony w przeszłości, albo, albo nie dotyczący konkretnych dat. Będzie bardzo konkretnie, będzie teraźniejszość, będzie trade deadline. Dokładnie rzecz biorąc, będzie to analiza. Analiza. Wymiany transferu Władimira Tarasienki z Ottawa Senators do Florida Panthers. Ja swoim głosem zabiorę zdanie, przedstawię Wam jakieś fakty, swoją opinię no i czekam na Wasz odzep, jakie będzie Wasze zdanie na temat mojego zdania i jakie w ogóle macie przemyślenia na temat tego ruchu pomiędzy Ottawą, Florydą, co to, co to według Was oznacza dla całego okienka transferowego Władimir Tarasienko, Florida Panthers. Zaczynamy! Florida Panthers dokonali strategicznego posunięcia, pozyskując prawo skrzydłowego Władimira Tarasienkę, co stanowi znaczące wzmocnienie ich drugiej linii ataku. Tarasienko pomimo swoich niedoskonałości jest uznawany za czystego strzelca, który może efektywnie zdobywać punkty w grze 5 na 5, co doskonale komplementuje umiejętności choćby Meciu Kaczaka, jednego z najlepszych playmakerów ze skrzydła w lidze. Panthers są organizacją, która ma reputację umiejętnego, trafnego doboru graczy i maksymalizowania ich potencjału. Oczywiście zdarzały się tu drobne wyjątki, wpadki na przestrzeni ostatnich lat, chociażby jak ta z nienajlepszym dobraniem się chociażby z Benem Szaro czy Claude'em Giroux, ale ta wymiana wydaje się być idealnym dopasowaniem dla obu stron, biorąc pod uwagę potrzeby drużyny i umiejętności gracza. Zaraz przejdziemy do szczegółów. Floryda była preferowanym miejscem Tarasienki i dzięki pełnej klauzuli o braku wymiany bez jego zgody miał kontrolę nad miejscem, do którego został wymieniony. Żona Tarasienki i dwójka małych dzieci mieszkają na co dzień w Fort Lauderdale, a Panthers szukali kolejnego napastnika do pierwszej dziewiątki. Vegas Golden Knights, Carolina Hurricanes, Edmonton Oilers, New York Rangers te zespoły były wśród drużyn, które zabiegały o Tarasienkę. Dlaczego Tarasienko nie miałby chcieć pojechać na Florydę? Są obecnie numerem 1 w NHL z 90 punktami i będzie miał w tej ekipie bardzo ważną rolę. Uważa się, że Tarasienko zagra w drugiej linii, gdzie centrem będzie Sam Bennett, a na drugim skrzydle występować będzie Matthew Kaczak. To powinno dać Panthers dużo większą głębię w części... Sezonu najważniejszej w fazie pucharowej. Przejście Tarasienki do Panthers nie jest tylko transakcją między klubami, ale również osobistą szansą dla gracza na nowy rozdział w karierze. Z doświadczeniem zdobytym w St. Louis Blues, gdzie w 2019 roku przyczynił się mocno do zdobycia pucharu Stanleya. Tarasienko teraz przyłącza się do drużyny z równie dużymi, większymi niż wtedy dawano blues, szansami na mistrzostwo. Oczywiście on ma też przeszłość i ma za sobą transfer właśnie z St. Louis do New York Rangers, wtedy też poważnego kontendera, kandydata do mistrzostwa, i wówczas to nie wyszło. Później kontrakt. Z Ottawa Senators, a tam już po prostu słabość tej drużyny nie pozwoliła mu rozwinąć skrzydeł, nie pozwoliłaby mu zagrać w fazie Pucharowej. Panthers, będąc na czele tabeli NHL w ostatnim czasie, zyskują obecnie nie tylko wzmocnienie w drugiej linii, ale też doświadczonego zawodnika z historią sukcesów w playoffach. To bardzo ważne. Dla Tarasienki, który wyraźnie wybrał Florydę jako miejsce kontynuacji kariery, to jest po prostu szansa na kolejne wielkie trofeum, na kolejny sportowy triumf. Jednakże transfer Tarasienki do Panthers nie jest pozbawiony wyzwań. Jego umiejętności defensywne budzą pewne obawy, zwłaszcza, że w poprzednich sezonach drużyny, dla których grał, traciły wiele goli i to właśnie wtedy, kiedy był na lodzie. Mimo to strukturalna dyscyplina i wsparcie drużynowe w Panthers mogą pomóc zminimalizować te problemy, co jest kluczowe dla wzmocnienia ich formacji ofensywnej bez nadmiernego osłabiania defensywy. Zresztą, kto by rozliczał skrzydłowych, nadmiernie oczywiście za to, jak wiedzie się defensywie. Od tego są obrońcy, od tego jest defensywa, od tego są bramkarze. Tarasienko będzie od strzelania goli. Ceną, jaką Panthers zapłacili za Tarasienkę, to. Wybór w czwartej rundzie draftu, który może zmienić się w wybór w trzeciej rundzie, plus wybór w trzeciej rundzie, ale już w roku 2025. Ta cena jest zdumiewająco niska w porównaniu do potencjalnej wartości, jaką Tarasienko może dodać do drużyny. To świadczy o sprytnym podejściu zarządzania Panthers i udanych negocjacjach w sprawie budowania składu. Mimo, że najlepsze lata może mieć już Władimir Tarasienko za sobą, to wnosi nadal doświadczenie playoffowe, pasje, umiejętności strzeleckie, no i właśnie tą wysoką formę potwierdzoną swoimi występami w przeszłości w najważniejszych momentach sezonu, w najważniejszych momentach playoffów, w najważniejszych momentach ważnych meczów. Jako produktywny gracz Senators miał dorobek 41 punktów w 57 meczach to wcale nie kiepsko jak na okulne wyniki słabe tej drużyny w obecnym sezonie jego wkład może się okazać nieoceniony w przyszłe wyniki Panthers wydaje się że właśnie strzelca takiego prototypowego zawodnika który będzie uderzał z klasycznego nadgarstka z lewego skrzydła brakowało temu zespołowi Przyjście Tarasienki do Panthers nie tylko zwiększa potencjał ofensywny tej drużyny, nie tylko w metryce strzelanych przez nich goli, ale także w innych statystykach zaawansowanych, które ze sobą powinien Władimir Tarasienko przynieść. Jego obecność na lodzie udokumentowana jest wysokimi wskaźnikami, czy to w posiadaniu krążka Corsi-4, czy też w tej defensywnej statystyce Save on Ice Percentage, naprawdę w obu, jeżeli chodzi o występy w Ottawa Senators, on prezentował się dobrze. Dlatego możemy powiedzieć, że drużyna już dobrze prezentująca się w statystykach w bilansie bramek strzelonych, straconych w grze 5 na 5, drużyna Stopu An otrzymuje e, no, gracza pasującego do jej stylu. E, doświadczonego zawodnika także w fazie play -off. Jest to ruch pod tym kątem trafiony. Takie dodatkowe wsparcie dla Panthers, dla jednej z najlepszych drużyn NHL ostatnich dwóch, trzech sezonów, to jest potężne umocnienie ich szans nie tyle playoffowych co na wygrywanie kolejnych rund w playoffach. I naturalnym jest, że stara się go w składzie Floryda będzie gotowa, będzie miała możliwości do uzyskiwania jeszcze lepszych wyników, jeszcze dłuższych serii zwycięstw, jeszcze większej liczby bramek zdobywanych. Tarasienko jest przecież ogromną nadwyżką nad Nickiem Kazinsem. Kazinsem, który w całym sezonie zdobył pięć bramek i właśnie w ostatnim czasie, gdy grał, najczęściej był widziany w drugiej formacji obok Metiu Kaczaka. I przy centrowaniu sama Beneta. To tylko pokazuje, jak bardzo Floryda potrzebowała skrzydłowego, takiego, który będzie krążek często uderzał. Tarasieńko nie jest złym rozwiązaniem. Nie jest oczywiście zawodnikiem gorszym niż Kazins, nieco innym. Kazins no, dał się w tym sezonie poznać jako postać bardzo zadziorna, agresywna, wręcz został znienawidzony. To też może mogłoby pomóc, ale czysta wartość sportowa na playoffy, czyli Tarasienko, no, to na niektórych z pewnością zrobi wrażenie. Nie jest już Tarasienko tym, kim był kilka lat temu. Nie jest już taką bronią, takim czołgiem, jak kiedyś go nazywano w parciu. Na bramkę. Zwłaszcza spadło to, jeżeli chodzi o ilość jego strzałów, o jego aktywność w trakcie meczu. On się już aktywuje no, tak fragmentami, nie jak dawniej e, potrafił dominować całe spotkania. No, nie jest Jakeiem Gencelem chociażby, ale i tak dla Panthers ma to jak najbardziej sens krótkie spojrzenie na te najważniejsze statystyki dotyczące Tarasienki i ktoś może powiedzieć eee no tylko 15 goli w wyrównanych składach na lodzie ma Rosjanie. no tak, ale popatrzmy na Florida Panthers i kto tam strzela gdy gra toczy się 5 na 5, 4 na 4 tam więcej niż 15 bramek właśnie w takich sytuacjach mają tylko Matt Kaczak, Carter Verhegi i sam Reinhardt no niewielu jest takich strzelców właśnie na poziomie Tarasienki lub lepszych, więc to znowu nadaje sensu temu transferowi. Floryda jest trzecia pod względem procentu spodziewanych bramek, czwarta pod względem rzeczywistego procentu zdobycia tych bramek i aż 24 względem bramek zdobywanych na 60 minut, i to wręcz krzyczy: Potrzebujemy gościa, który może nam to zapełnić, może nas podnieść w tej ważnej statystyce liczbie goli na 60 minut, w liczbie goli w 5 na 5, w wyrównanych składach. Tarasienko pasuje do tego układu. Czas na perspektywę od Tawa Senators. Coś o czym się dużo nie mówi, bo zawsze ciekawiej to wygląda ze strony kupujących i zaczyna się rozmyślanie, jak to będzie hulać. Ci, którzy zyskują lepszego gracza, to tam jest centrum zainteresowania całym transferem, ale trzeba zaglądać też do zespołu, który Władimira Tarasienkę odsprzedał. I tutaj wydaje się to być mniej korzystna transakcja dla odstawy. Tak uważają analitycy, eksperci. Uzyskana w zamian za Tarasienkę rekompensata, czyli ten warunkowy wybór w, dr w Drawcie w, w czwartej rundzie, potencjalnie w trzeciej. No to wydaje się niewystarczające, biorąc pod uwagę wartość, jaką Tarasienko może dać temu swojemu nowemu zespołowi. Ale Senators znaleźli się w trudnej sytuacji. Rynek skrzydłowych dosyć wyczerpany. Nie płaci się dużo za tych zawodników w tym roku, oczywiście są jakieś wyjątki. Tak, Mamy Jake'a Gensela, pewnie znajdzie się jeszcze może jeden taki zawodnik, za którego ktoś tu przepłaci, ale się, sięką problem był, bo ta wymiana była ograniczona jego klauzulą, te możliwości były po prostu niewielkie dla menadżera Senators Steve'a Stajosa. I pomimo tych trudności decyzja ta może być odzwierciedleniem szerszej strategii Senators w zakresie budowania przyszłości drużyny. Natychmiastowa reakcja fanów jest mieszana. Wiadomo, że tutaj nikt cieszyć się z tego nie będzie. Ostatecznie bo ta wymiana podkreśla różnice w pozycji i strategii obu klubów na rynku NHL. I tak oto dokonał się pierwszy ruch Steve'a Stajosa, menadżera od Tawa Senators. Pierwszy poważny, duży ruch, odkąd objął to stanowisko, czyli od dnia 1 listopada. No i ktoś może powiedzieć, że Steve Stajos od listopada się nie napracował za dużo, ale prawda jest taka, że wedle wszelkich relacji yy, i tej takiej ukrytej prawdy o Prawdziwej pracy, jaką wykonują menadżerowie, to Stajos z pewnością właśnie te 3-4 miesiące spędził na telefonie, na komunikatorach i on od dawna pracował nad tym, żeby ten trade Tarasienki przeprowadzić. Czy udało mu się to wzorcowo? Pewnie nie, ale jak na pierwszy ruch, no to pierwsze koty za płoty zrobione. Dobiegła do końca nasza. Pierwsza tego typu analiza wideo transferów NHL, a już teraz ja chcę zaprosić wszystkich oglądających na piątek, na godzinę 20, na nasz kanał youtube'owy www.nagel.pl, bo będziemy tam robić live'a właśnie z ostatniej godziny trade deadline i z pierwszej godziny w nowej rzeczywistości. Będzie to transmisja na żywo. Będę ja, będzie redaktor Adrian Kowal, redaktor Krzysztof Girgiel zapewne do nas dołączy i będziemy sobie na żywo omawiać to, co się dzieje. Jest jeszcze kilka, kilkanaście nazwisk ciekawych na rynku transferowych, takich, które prawdopodobnie zmienią barwy klubowe, i yy, będziemy reagować. Będziemy mówić o tym, kto, gdzie, za ile, co jest dla nas yy, rozczarowaniem, co zaskoczeniem także zapraszam o godzinie 20 pewnie jakieś dwie godzinki posiedzimy do godziny 22 i, i będziemy mieli ten trade deadline przerobiony przynajmniej w formie audycji live'a a wszystkim tym, którzy dzisiaj w tym momencie zobaczyli materiał wideo o transferze Władimira Tarasienki, dziękuję Proszę Was o łapki w górę, o komentarze, aktywność jakakolwiek będzie przeze mnie odebrana jako zaszczyt, jako forma Waszego podziękowania. Mam nadzieję, że słyszymy się i widzimy w podobnym wideo. Niedługo dajcie znać, co o tym wszystkim. Sądzicie. Do zobaczenia i do usłyszenia w OKoweś firmy Angelowi